Wujka, jesteś na miejscu. Program Drugi Polskiego Radia. Z samego rana będziemy zachęcać Państwa do aktywności fizycznej, na przykład do spaceru, który mógłby Państwa doprowadzić do siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w pawilonie nad Wisłą, niedaleko Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersyteckiej. Naszym gościem jest Marcel Andino Veles, wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo tak do końca w czasie mojówki nie wypoczywają, prawda? No, publiczne instytucje kultury pracują pełną parą. Jesteśmy otwarci. Większość muzeów i no, tych instytucji, do których się chodzi e, zwiedzać, e, oglądać rzeczy, są czynne. I pierwszego, i trzeciego. No staramy się jak najdłużej w te dni być otwarci, jak najmniej w ogóle dni wolnych w roku mieć. Te poniedziałki to, jest, to są te dni, kiedy nie pracujemy, ale no w święta, takie jak jutrzejsze i wczorajsze, jesteśmy jak najbardziej otwarci. Zacznijmy od spraw lokalowych, bo sporo się pozmieniało. Muzeum Sztuki Nowoczesnej działa teraz już w co najmniej dwóch lokalizacjach, czyli ta dawna, cały czas. Tymczasowa no, tak. przy pańskiej, w, centrum, Warszawa, w centrum Warszawy. Zawsze taka perspektywa czasowa. Ale właśnie. I ta druga, powiedzmy, w miarę nowa siedziba, czyli pawilon nad Wisłą, nad Wisłą. obok Centrum Nauki Koperniki tak. i Biblioteki Uniwersyteckiej. Powiem szczerze, że trochę nam to dostarcza, znaczy od do naszej publiczności, zwłaszcza turystom, trochę robi to kłopotu, bo nazywamy się tak samo Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a mamy dwie siedziby i czasami przychodzą osoby na pańską do starego muzeum y, oglądać wystawy, a w tym roku. To dla słuchaczy dwójki myślę nie jest nowość. W tym, od, od tego roku wystawy są już tylko nad Wisłą. Więc nasze, ta siedziba na Pańskiej, tam się odbywają różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Taki nasz program publiczny, tak zwany, departament obecności w tym roku, tak go nazywamy. I tam wykłady, performance, spotkania, natomiast no, nad Wisłą wystawy, więc na tym szlaku spacerowym. I no, to jest od roku tak to działa. Faktycznie niedawno obchodziliśmy rocznicę otwarcia Muzeum nad Wisłą. Gdybyśmy mieli podsumować tych 12 miesięcy, jak się udało, jak się sprawdził ten pomysł. No myślę, że to, jest, to był strzał w dziesiątkę na tych kilka lat, aż nie powstanie budynek docelowy, który w tym roku pod koniec, mamy nadzieję, rozpocznie się jego budowa. Dla nas to jest nowe środowisko. Jesteśmy w takiej przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej, więc to jest trochę inna publiczność, trochę inne ta publiczność ma nawyki. Na przykład widzimy dużą zmianę. W Emilii, jak działaliśmy w ścisłym centrum, ludzie przychodzili każdego dnia mniej więcej z takim samym natężeniem. Natomiast tutaj to weekendowicze tłumnie nas odwiedzają, zwłaszcza kiedy pogoda dopisuje. Więc trochę mówimy, że nad Wisłą jest trochę tak jak w łazienkach, że soboty, niedzielę pełne promenadujących mieszkańców stolicy i turystów. W weekendy trochę spokojniej, znaczy w tygodniu spokojniej, niż to było w centrum. Ale no właśnie no teraz kwiecień był piękny, zobaczymy jak maj. Wisła nas, wiosna nas rozpieszczała e, przez ostatni miesiąc, więc e, no, ludzie chętnie korzystają z tego, że można iść na spacer nad Wisłę i zajrzeć na wystawę. Ale wspomniany pawilon to jest cały czas jeszcze rzecz dość nowa. Bywa, że pojawiają się widzowie na Pańskiej i pytałem, pytają, tak. gdzie jest Eddie Hilla, tak, gdzie no te no obrazy, wreszcie, gdzie ta niestety, wystawa. Niestety nam się to zdarza. Trochę tutaj no, próbujemy temu go radzić. Miła nasza recepcja po prostu się uśmiecha i przekierowuje widzów na wystawę jego chili nad Wisłę. Nie zawsze to pomaga więc niestety. No. Jak się szuka na szybko informacji w telefonie, zwłaszcza w smartfonie, gdzie jest muzeum, to telefon najczęściej podpowiada tam, gdzie nasz statutowy adres, czyli pańska 3, a tam nie ma wystawy. Eddy Hilla, albański malarz, to pierwsza wystawa tegoroczna. Państwo tak. piszą, że to jeden z ostatnich przeoczonych mistrzów z Europy Wschodniej. Dlaczego i przez kogo przeoczony? Przez no, taką powiedzmy globalną, przez uniwersalną historię sztuki. Oczywiście no, ta historia sztuki wciąż pisze się w tych zachodnich centrach sztuki, więc można powiedzieć, że w sztuce naszą misją, naszego muzeum jest to, żeby opracowywać, ujawniać właśnie te, te białe plamy z, z mapy naszej części Europy. Staramy się to robić i w przypadku artystów polskich, tak jak to miało miejsce ze znanymi w Polsce świetnie, Aliną Szapocznikow czy Andrzejem Wróblewskim, no ale to są wielcy lokalni artyści, których nasza praca polega też na tym, żeby ich pokazać na świecie. No i tak samo staramy się zrobić z Edim Hillą, bo wydaje nam się, że to jest tak jak napisaliśmy w, w, w nocie o tej wystawie, faktycznie ostatni wielki artysta z naszej części Europy, który no to jest jego w ogóle pierwsza wystawa solowa, monograficzna, retrospektywna, ma już, jest już artystą poza 70-letnim, zasługiwał od lat na zainteresowanie. Też międzynarodowe, bo to jest po prostu świetny malarz, ale no, rzeczywistość jest brutalna. Jest, w Albanii sztuka no, nie jest priorytetem społeczeństwa. Raczej bogacenie się, budowanie tego kraju, jakichś normalnych warunków życia. Więc... Dobrze to znamy umówkę tak. się. No tak, to jest. Nazwaliśmy go Malarzem Transformacji i. Myślę, że dla publiczności też to jest dość czytelne, że to, to co maluje, jest dla nas do, dość dobrze zrozumiałe. Przeżyliśmy podobne, mniej, mniej gwałtowne zmiany, mniej bolesną, dramatyczną transformację, ale mniej bolesną niż Albańczycy, ale podobną. Więc ten świat na obrazach jest dla nas tutaj, w naszej części Europy, bardzo zrozumiały. Wielki artysta, którego początki karier są dość trudne, naraził się władzom komunistycznym albańskim i to w sposób wręcz abstrakcyjny. Absurdalny, tak. Znaczy, chodziło o czas... kolor, prawda? Tak, znaczy, chodziło o ton, tonację, że obraz był za mało socjalistyczny, bo był zbyt radosny. Sadzenie drzew. Sadzenie drzew. Pokazujemy też ten obraz z początku lat 70., wczesny obraz malarza. W kraju, w którym nie było. To jest ważne, żeby podkreślić. To nie był kraj, w którym istniała jakaś opozycja. Nie, nie, tam nie było dysydentów. Tam nie było żadnej ani no, oporu wobec komunizmu. Nie było żadnej też wolności twórczej. Więc to, że on po prostu namalował obraz, który najpierw się podobał, potem zmieniono doktrynę, trochę ktoś inny decydował o tych sprawach i za ten obraz, za to sadzenie drzew, wiosenne, piękne, kolorowy obraz. Taki dość też naiwny, radosny w swoim wyrazie, w swojej formie, został zabroniony mu wykonywania zawodu malarza i został skazany na reedukację, na pracę w zakładach produkujących karmy dla drobiu. Dla malarza, myślę, nie najlepsze miejsce do, do pracy i do życia. I w część wystawy to jest cała ta jego twórczość, którą od tego momentu wykonywał do szuflady. To była. Taka prywatna, osobista twórczość na małych skrawkach papieru, rysunki, bardzo skromne rzeczy, bardzo osobiste, też bardzo wzruszające, przejmujące. To jest ta, ta, ta jego wczesna twórczość. Także tutaj, a oprócz tego pokazujemy to, co się wydarzyło, kiedy upadł komunizm w Almanii, kiedy nastała tam wolność, też wolność twórcza. I kiedy stał się malarzem transformacji. Właśnie, czy kronikarzem transformacji. Kiedy wrócił do powiedzieć. malowania w ogóle obrazów, bo to, co robił wcześniej, to, były, to było no, bardzo kameralne takie rysunki głównie. Nawet rysunki dlatego, że on nie miał też dostępu na przykład do materiałów. No, więc musiał rysować na papierze, na kartonie, bo nie przydzielano mu płócien, nie wolno mu było tego robić. No to wszystko z dzisiejszej perspektywy brzmi absurdalnie, abstrakcyjnie, ale Albania była taką europejską Koreą Północną. I to. To jest też ciekawe w takim sensie, jak sobie wyobrazimy, że do w zasadzie początku lat 90., końca lat 80. oni nie wiedzieli, jak wyglądała w ogóle sztuka dzisiaj, sztuka XX wieku. Nie słyszeli o czymś takim jak awangarda. Znali tylko realizm, znali malarstwo europejskie z czarno-białych reprodukcji w jakichś starych podręcznikach sztuki. I nagle cały ten współczesny świat wlał im się przez otwarte drzwi. No i Eddie Hilla zdecydował pozostać malarzem realistycznym. To jest taka bardzo świadoma postawa twórcza, zostać przy tej tradycyjnej, tym najbardziej tradycyjnym medium sztuki. No i chyba wygrał. Jak widzi transformację? Jaka jest transformacja na jego obrazach? Właśnie to jest też, myślę, ciekawe i to wiele osób, wielu widzów też to zauważa, że to jest pewna postawa twórcza i wrażliwość artysty, która no, wykazuje dużo takiego egzystencjalnego, bym powiedział, ciepła, zrozumienia wobec tej transformacji. Tam nie ma takiego elementu znanego dobrze ze sztuki polskiej nie ma ironii, nie ma krytyki. Nie ma, no, on jest, podlega tym samym procesom, co całe społeczeństwo. Zubożenia, no takiej niepewności, z lęku o, o, o codzienność. Transformacja w Albanii oznaczała też upadek państwa na chwilę. To, ten kraj w 1997 roku upadł na skutek upadku piramid finansowych i tam zapanował stan pierwotnej wojny wszystkich ze wszystkimi. No i musiał, musiał artysta musiał to przetrwać i, i maluje świat, w którym no właśnie. Ten świat jest przepojony z jednej strony tą, tą, tym lękiem, niepewnością związanym z transformacją, ale też jakimś takim egzystencjalnym ciepłem. To go odróżnia od artystów polskich, którzy no, działali bardziej, bym powiedział, z takiej perspektywy publicystycznej. Ostatnia szansa na spotkanie z twórczością Ediego Chili, jednego z ostatnich przeoczonych wielkich artystów Europy Wschodniej. Ta wystawa czynna jest do 6 maja. Już tylko czyli do niedzieli, bardzo za zachęcamy, bo znamy naszą publiczność, wiemy, że zostawia wszystko na ostatnią chwilę, tak jak z płaceniem, e, rozliczaniem Pitu do, do ostatniej chwili. Wszyscy, no, duża część zostaje do, na, do, do końca kwietnia z nierozliczonym Pitem. Tak samo z ważną wystawą nie radzimy zostawać do ostatniej chwili. Można przyjść dziś. Jutro, pojutrze, w niedzielę zapraszamy. Mieliśmy zachętać do spacerów. Można wybrać się nad Wisłę, do pawilonu, ale można też pojechać na Brudno do Parku Rzeźby. Co tam zastaniemy? Park Rzeźby na Brudnie na razie jest oczywiście, no tak, to jest w ogóle dobra zachęta. Dziękuję, że, że tutaj padła ta, ta, to przypomnienie o tym miejscu. Park Rzeźby na Brudnie to jest od 10 lat miejsce, gdzie my razem z mieszkańcami, z artystami i z władzami dzielnicy no, prowadzimy taki eksperyment na żywym Działania terenowe. Działania terenowe, oprócz prac, które tam się znajdują, tam się też będzie za chwilę bardzo dużo działo. Na razie można zachęcamy do indywidualnych odwiedzin w parku poszukania prac, które tam już są. Bo no, cały tegoroczny program jest już skupiony na końcówce maja i na czerwcu. To będzie coś w rodzaju Biennale Weneckiego na, na brudnie i tu będzie dużo wydarzeń, będzie się bardzo dużo działo. Na razie przez najbliższe kilka dni przy dobrej pogodzie zachęcamy, bo to naprawdę jest piękne miejsce, mało znany park, chyba. Poza mieszkańcami Targówka i Brudna, e, Warszawiacy niespecjalnie wiedzą, że mają taki ogromny park w, w swoim mieście. E, tam jest, to jest fajna przestrzeń, no i wiele ciekawych prac wybitnych artystów międzynarodowych, zagranicznych, polskich również warto. Galeria Sztuki czynna 24 godziny na dobę i jeszcze jedna lokalizacja, to również bardzo interesujący trop, mianowicie z końcem ubiegłego roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej stało się właścicielem domu Hansenów w Szuminie. To jest przykład formy otwartej, czyli oś właściwie myśli architektonicznej Oskara Hansena. Jeszcze za wcześnie, żeby tam się wybrać, prawda? Tak, właśnie tutaj mam apel do wszystkich niecierpliwych. Trzeba się wstrzymać jeszcze Pros... kilka tygodni. No, prosimy w ogóle o wyrozumiałość, bo to jest tak, że myśmy... Od kilku lat organizowali tam bardzo kameralne wycieczki, bo to jest bardzo delikatny budynek, no taka samoróbka z drewna i praktycznie trochę jak trochę domek z kartonu, który przez te wszystkie lata no nie był konserwowany, teraz stał się własnością naszą i państwa, bo to jest po prostu zabytek, oddział, to będzie oddział muzeum, czyli coś należące do całego społeczeństwa, ale w związku z tym musimy Przeprowadzić pracę, najpierw prowadzimy inwentaryzatorskie, konserwatorskie, dostosować go w ogóle do zwiedzania na większej skali. Tam naprawdę jest dużo pracy do wykonania. Będziemy w tym roku też udostępniać zwiedzającym. Nie możemy ludzi odciąć od szumina, bo naprawdę miłośników architektury i twórczości, i postawy, i w ogóle no, samych hansenów jest mnóstwo. Ale prosimy o cierpliwość, ogłosimy niedługo termin wycieczek, w tym roku będzie ich jeszcze mało, bo będą tam trwały prace konserwatorskie, stopniowo chcemy żeby Szumin był takim miejscem, gdzie będzie można też samodzielnie pojechać i go zwiedzać. To będzie jeden z nielicznych takich miejsc w Polsce, gdzie dom architekta, architektów będzie do zwiedzania na stałe. Czy to jest jakiś szerszy plan? Czy muzeum planuje kupować kolejne lokalizacje? No nie, nie. <laughs> nie, nie. Chcemy już wybudować plana. budynek na placu defilat. To jest nasze nadrzędne zadanie. Mamy nadzieję, że budowa, tak jak wspomniałem na początku rozmowy, rozpocznie się jeszcze w tym roku. Trwa przetarg na generalnego wykonawcę. Ale no, Szumin, tak, Szumin, będzie na pewno taką naszą ekspozyturą terenową. Brudno też chcemy być, jesteśmy na Brudnie już ponad, no to będzie te, w tym roku świętujemy dziesięciolecie. Zżyliśmy się z mieszkańcami Brudna, mieszkańcy Brudna z Parkiem Rzeźby, więc tam też będziemy na stałe. Ale no, innych oddziałów terenowych nie przewidujemy. Chociaż może się zdarzyć, że jak się Państwo zadomowią przy Pańskiej i nad Wisłą, to nie będą się Państwo chcieli przeprowadzić do nowej siedziby, która powstaje, powstaje i powstaje i słyszymy o nowym budynku od. No tak. Kilku mam nadzieję, że Wiausz też, słuchacze dwójki pewnie znają tę epopeję lokalową Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dość dobrze. Na razie spodziewamy się, że, że wreszcie się to zacznie. Budowa się zacznie budynek na koniec 2021 roku powinien być gotowy, otwarty. E, także no tak, trzymajmy kciuki. Trzymamy kciuki, żeby ten termin okazał się ostatecznym. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem programu drugiego był Marcel Oweles, wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam. I życzę oczywiście tłumów w pawilonie. Dziękuję bardzo.